Cześć, kolejna część podsumowania ubiegłego 2019 roku. W której to zajmę się i przedstawię Ci adopcję, czyli zastosowanie konkretnych projektów i jak to zmieniało się w czasie w poprzednim roku. Zachęcam również do obejrzenia pierwszego odcinka tego podsumowania, w którym to skupiłem się na wycenie i na kilku ciekawych wielkościach z tym związanych. Także zapraszam Cię do tego odcinka. Oczywiście przypomnę, że brane pod uwagę tutaj projekty w liczbie 18 oraz wszelkie wielkości, wszelkie wartości liczbowe przedstawiane w tym podsumowaniu pochodzą z serwisu Substack CoinMetrics. W tym odcinku związanym z adopcją przyjrzyjmy się takim wielkościom jak aktywnym adresom oraz zmianą wartości tej wielkości, adresom z wartością aktywów większą od 10 dolarów oraz z adresami i ich zmianą ich ilości przechowujących wartości aktywów większą od 1 miliona dolarów. Dodatkowo również przyjrzymy się rozmiarowi bloku. Przechodząc do pierwszej wartości, czyli liczby aktywnych adresów, według mnie jest to jedna z wymiernych metod wyznaczania potencjalnej liczby użytkowników. Daje bezpośredni wgląd właśnie w aktywne adresy, gdzie poprzez aktywne adresy, ja tutaj rozumiem liczbę unikalnych aktywnych adresów w danej sieci w ciągu dnia, czyli adresów nadawców, odbiorców czy też transakcji. Liczba aktywnych adresów może być swego rodzaju proxy, czyli tak zwanym pełnomocnikiem. Tutaj dla osób nie za bardzo orientujących się w tym pojęciu można to rozumieć jak właśnie jako taki pełnomocnik aktywnych użytkowników, gdzie ta liczba jest maksymalną liczbą potencjalnych aktywnych użytkowników. Tak naprawdę rzeczywista liczba aktywnych użytkowników będzie na pewno mniejsza, dlatego to jest tylko takie swego rodzaju odzwierciedlenie. Tutaj z ciekawych rzeczy, które można wyczytać z wykresów w większości projektów, widać wzrost liczby aktywnych adresów w minionym roku. Ciekawy przypadek tutaj prezentuje projekt Tezos, token XTZ, na którym linia ta jest grubsza, a spowodowane jest to tym, że w projekcie Tezos mamy do czynienia z dosyć regularnymi wypłatami ze stakingu, co prowadzi do większej tutaj rozbieżności w dziennej aktywności. Tak naprawdę tylko 4 projekty tutaj zanalizowanych wykazały się mniejszą ilością aktywnych adresów, to znaczy ta liczba aktywnych adresów po prostu spadała. Kolejna wartość, czyli adresy z wartością przechowujące tokeny o wartości większej niż 10 dolarów. Liczba takich adresów myślę, że może pośrednio wskazywać tak zwanych detalicznych klientów, czyli pojedynczych prywatnych inwestorów danej platformy. Jest na tyle mała, by mogła odwzorować taką właśnie osobę, takiego właśnie inwestora, tu też podmiot, który z pewnością nie jest inwestorem instytucjonalnym. I jednocześnie wartość ta według mnie jest na tyle duża, że nie może być brana pod uwagę dla wykonującego tak zwany dust attack, czy też czasami nazywany dustingiem, gdzie po prostu jest to atak prowadzący do poznania właścicieli konkretnych portfeli poprzez masowe przesyłanie im małych jednostek danego tokenu. Tutaj, biorąc pod uwagę tę wielkość, należy pamiętać, że część takich adresów może nie należeć do jednego użytkownika. Mogą to być na przykład adresy kontraktów ze smart kontraktów, czy też wszelkiego rodzaju depozytów giełdowych.
Dodatkowo również dodam, że zarówno BTC, jak i ETH mają ogólnie znacznie więcej tego typu adresów niż którakolwiek inna kryptowaluta. Dla przykładu, co tutaj nie jest przedstawione na wykresie, dlatego tylko szybko o tym wspomnę. ETH ma prawie dwa razy więcej takich adresów niż każda inna kryptowaluta. Natomiast jeśli chodzi o BTC, to ma on prawie 4 razy więcej takich adresów niż na przykład Ethereum. Także to pokazuje skalę, z jaką mamy do czynienia w przypadku tych dwóch największych projektów w porównaniu do pozostałych. Kolejny wskaźnik, czyli liczba adresów przechowująca wartość większą niż $1 000 000 z saldem co najmniej właśnie $1 000 000. Myślę, że można z dużym prawdopodobieństwem oznaczać ona liczbę klientów instytucjonalnych. To jest oczywiście osoby, które słuchają tego filmu, a posiadają taką wartość na swoim portfelu, a nie chcą być uważane za klientów instytucjonalnych, to proszę nie brać tego dosłownie. Natomiast wydaje mi się, że z dużym prawdopodobieństwem właśnie tego typu adresu należy właśnie brać pod uwagę jako właśnie fundusze inwestycyjne czy wszelkiego innego rodzaju wehikuły inwestycyjne, włączając w to chociażby giełdy, różnego rodzaju zabezpieczenia i tego typu pochodne. Pod względem ilości tutaj dominuje BTC, tutaj również parę ciekawostek, co nie jest zaprezentowane na tych wykresach. BTC ma ponad 11 tysięcy takich adresów, oczywiście na koniec roku 2019. Drugie jest tutaj Ethereum z ponad 1800. Żadna z innych kryptowalut niestety nie posiada więcej niż 700 takich adresów. Także to również oddaje tutaj skalę i różnicę tych dwóch głównych projektów obecnie znajdujących się na rynku w porównaniu do pozostałych. Kolejna wielkość, rozważana tutaj, to rozmiar bloku. Tutaj jest to suma w bajtach wszystkich bloków dodanych do danego blockchain w konkretnym dniu, gdyż przypomnę, że tutaj na osi X mamy czas, na osi Y mamy właśnie wzrost wielkości bądź też spadek, inaczej mówiąc zmianę tej wielkości. To wartość możliwa do zmierzenia tylko dla publicznych blockchainów, dlatego obraz prezentujący wykres jest trochę mniejszy i niemożliwa do zmierzenia dla tokenów typu ERC20 czy jakiegokolwiek innego typu tokenu zbudowanego na właśnie publicznym blockchainie. Także tutaj raczej omawiane są tylko tak zwane protokoły. Gdy wartość tej wielkości rośnie, myślę, że może to oznaczać zwiększenie użyteczności, rośnie liczba transakcji lub też z drugiej strony wzrost potrzeby przeprowadzania droższych transakcji, na przykład bardziej wymagających i złożonych kontraktów czy też zdecentralizowanych aplikacji. Także przyczyną może być to lub to w dużej mierze, lub też jakieś inne pomniejsze specyficzne działania. Może też oznaczać zwiększoną liczbę małych spamerskich transakcji na platformach z niską opłatą transakcyjną, także to tutaj również należy brać pod uwagę, aby po prostu mieć pełny pogląd, tak mieć big picture całego tutaj zjawiska. Oczywiście w projektach takich jak BTC czy Ethereum rozmiary bloków są zwykle zajęte całkowicie, chociaż też nie zawsze. Niemniej jednak nie ma tu za bardzo możliwości zwiększania go ponad określony limit. Największy wzrost odnotował tutaj BSV, co może, ale też również wcale nie musi oznaczać, że jest on również używany do przechowywania danych, a niekoniecznie do przeprowadzania transakcji. Z drugiej strony są też raporty odnośnie tego projektu, które właśnie podkreślają to, że w ubiegłym roku na protokole BSV większość transakcji to było właśnie związanych z
przechowywaniem danych, zapisywaniem danych na tej platformie, nie natomiast na przeprowadzanie transakcji, a dokładnie mówiąc transferów środków pomiędzy różnymi adresami. Także to wszystko, jeśli chodzi o ten drugi odcinek podsumowania. Dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach oraz do kolejnej części, która ukaże się w następnym dniu. Dziękuję bardzo. Cześć.